Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Zoradowicz, a to jest kolejny odcinek poranniczowy do symulatora maszyn. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się uruchomieniem lokomotywy EP07P. Mamy na haku parę wagonów, ale to pewnie nikogo za bardzo nie interesuje. Bardziej interesuje Państwa samo uruchomienie tej lokomotywy. Więc na początku należy załączyć baterię, klikając klawisz J na klawiaturze. Następnie dać nastawnik kierunku na pozycję do przodu i skasować czubek SHP. Można to zrobić klikając klawisz na pulpicie albo klawiszem spacja na klawiaturze. I w związku, gdyż mamy małe ciśnienie w przewodzie głównym, musimy załączyć sprężarkę pantografów. Jeśli by było odpowiednie, wystarczy samo przejście do momentu podniesienia pantografu. Ale że my takiego ciśnienia nie mamy, nie w tą stronę, udajemy się do maszynowy. Naciskając klawisz Insert albo Home na klawiaturze, przełączamy kurek trójdrogowy i załączamy sprężarkę pantografu. Można to zrobić klawiszem, jaki tu był podany. Shift V, ja już nawet nie pamiętam niektórych skrótów klawiszowych. Na dobra poradnika zrobię jeszcze jedną rzecz. Tego nie należy robić. Po prostu przyspieszymy sobie czas w symulatorze. No właśnie. Ojejku, co ja żebym zrobił? O, już jest dobrze. Nie ten klawisz. No właśnie, tego nie należy robić. To jest dla zaawansowanych. Mamy ciśnienie, więc idziemy i podnosimy nasz pantograf do kabiny numer 1. Pyk. Pantograf się podnosi. Na woltomierzu mamy informację, że jest prąd, więc załączamy sobie wyłącznik szybki. Oczywiście ten ja już chcę od razu przejść do wyłącznika szybkiego, ale najpierw należy odblokować przekaźniki nadmiarowe. Robimy to klawiszem N albo Ctrl N czy Shift N na klawiaturze. Każdy się tyczy czegoś innego. Dopiero po tym wszystkim możemy załączyć wyłącznik szybki. No właśnie. Możemy to zrobić również klawiszem M na klawiaturze. Załączamy tutaj. Przepraszam, drodzy. I jak słychać, lokomotywa zaczęła już pracować. Czekamy, aż przewód główny się popełni. W cylindrze hamulcowym wzrośnie ciśnienie 0,5 megapaskala. Tu również na dobra poradnika będziemy się posiłkować. Ok. Dobrze, przewód główny się popełnił. Więc idziemy do naszego kurka trójdrogowego, który jest tutaj, no bo już bym poszedł w tą stronę. Przełączamy go z powrotem. Wracamy do kabiny. I właściwie lokomotywę mamy uruchomioną. Możemy sobie załączyć jeszcze oczywiście światełka. Załączyłem światełka, ale tu jeszcze możemy sobie przełączyć hamulce, na przykład zrobić jazd luzem albo na pośpieszny. To już jak chcemy, oczywiście, drodzy Państwo. Nawiszem T albo Shift plus T. Wyłącznik szybciej się wyłączył. No to ciekawe. Shift T albo T możemy przełączyć programator świateł.
Albo możemy to robić również na pulpicie. I ważną rzeczą przed ruszeniem jest wyluzowanie hamulca ręcznego. Kontrol i numeryczna jedynka, albo kontrol numeryczna siódemka, albo kliknąć na to prawym klawiszem myszy, jeśli chcemy wyluzować, albo lewym, jeżeli chcemy zaciągnąć. Taka jest zasada mechaniki. Więc jeżeli już mamy ciśnienie, to możemy przejść do wyluzowania. Dajemy ekran na pozycję luzowanie i luzujemy klikając tu na odluźniacz albo na klawisz 4 na klawiaturze numerycznej. Ekran na pozycję luz możemy dać, luzowanie możemy dać oczywiście numeryczną kropeczką. I numeryczną szóstką dajemy na pozycję 0. Taki oto mamy dzisiaj składzik i nim sobie ruszymy, żeby zaprezentować, że wszystko działa prawidłowo. A jak widzicie, drodzy Państwo, wszystko działa. Możemy się również zatrzymać, żeby nie było, hamulec również działa prawidłowo. Zgadza się? Zgadza się. Więc drodzy Państwo, w tym poradniku by było już na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!